Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 20 lutego 2023 roku Chińska Republika Ludowa poprzez agencję prasową Xinhua wydała oświadczenie w sprawie hegemonii Stanów Zjednoczonych i niebezpieczeństw, i niebezpieczeństw wynikających właśnie z tejże hegemonii. Jest tam mowa sporo o nadużyciach. Władzy na arenie międzynarodowej przez Stany Zjednoczone, zarówno w dziedzinie politycznej, wojskowej, gospodarczej, finansowej, technologicznej czy też kulturalnej. Jest mowa o, czy też właściwie zwrócenie uwagi o światowej opinii publicznej na niebezpieczeństwa wynikające z praktyk Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych, tych niebezpieczeństw dla światowego pokoju, dla stabilności, dla dobrobytu wszystkich narodów. W, tutaj w tym oświadczeniu chińskim jest mowa o trzymaniu się przez Waszyngton mentalności zimnowojennej, intensyfikacji polityki bloków polityczno-militarnych, podsycaniu konfliktów i konfrontacji w stosunkach. Międzynarodowych. To ważny dokument. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju nowy dokument koncepcyjny wpisujący się w chińską propozycję globalnej inicjatywy bezpieczeństwa. To jest bardzo ważna inicjatywa przedstawiona w kwietniu 2022 roku przez Xi Jinpinga. Też warto zauważyć, że 24 lutego bieżącego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej przedstawiło Dwunastopunktową propozycję takiego politycznego uregulowania wojny rosyjsko-ukraińskiej, która wzywała do zaprzestania działań wojennych i nawiązania rozmów pokojowych. Chiny tutaj przedstawiają się jako arbitra w ogóle, jeśli chodzi o konflikty, konflikty międzynarodowej. Natomiast jeżeli spojrzymy na ten dokument koncepcyjny globalnej inicjatywy bezpieczeństwa, to on rozpoczyna się powtórzeniem sześciu zobowiązań założycielskich, które Xi Jinping przedstawił podczas inauguracji tej inicjatywy na forum Bo BOAO w kwietniu ubiegłego roku, o czym już wspomniałem. I myślę, że na samym wstępie warto tutaj przypomnieć przypomnieć właśnie to wystąpienie Xi Jinpinga podczas ceremonii otwarcia tego dorocznego forum. BoAO. Tutaj na marginesie krótka, krótka informacja na temat, czy, czym jest to forum. To forum zostało zainicjowane przez 25 państw azjatyckich i Australię. Nazwa BoAO no, nawiązuje do do miasta położonego w, w południowej części chińskiej prowincji, prowincji Hainan, no które właśnie od 2002 roku jest stałym miejscem tej corocznej konferencji. Co ciekawe, ta konferencja to forum często bywa nazywane Azjatyckim Davos jest no, bardzo ważnym, takim opiniotwórczym forum dyskusji wśród tych 25 państw, ale zresztą to także jest forum, które oddziałuje już znacznie, znacznie szerzej. To tam właśnie Xi Jinping przedstawił globalną inicjatywę bezpieczeństwa. Mamy tutaj do czynienia z bardzo silnym nawiązaniem do Porozumień Hel helsińskich z 1975 roku i koncepcji niepodzielnego bezpieczeństwa. Koncepcji niepodzielnego bezpieczeństwa to jest taki jeden z fundamentów globalnej inicjatywy bezpieczeństwa. Chodzi o to, aby poszczególne państwa na świecie, czy poszczególne bloki polityczno-militarne nie wzmacniały własnego bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innych państw, czyli aby respektowały politykę równowagi aby respektowały równowagę sił na arenie międzynarodowej, aby nie podejmowały jednostronnych działań związanych ze zbrojeniami czy z rozszerzaniem bloków polityczno-militarnych bez uzgadniania z innymi istotnymi graczami na arenie międzynarodowej. To jest bardzo istotna i istotna zasada, ona funkcjonuje zresztą w oficjalnej retoryce Chin w odniesieniu w ogóle do nie tylko bezpieczeństwa europejskiego, ale także bezpieczeństwa międzynarodowego. No oczywiście, ta globalna inicjatywa bezpieczeństwa została bardzo szybko i takie postawienie sprawy zostało bardzo szybko skrytykowane przez, y, przez Stany Zjednoczone. Rze, rzecznik Departamentu Stanu USA, Net Price, y, bardzo szybko no, jakby powiązał tę inicjatywę z, z polityką rosyjską, mówił o tym, że jest, jest to retoryka słyszana z Kremla, no właściwie tutaj os, zabrakło tylko oskarżeń a pod Adresem Chińczyków, że realizują politykę rosyjską. To jest absurd oczywiście, natomiast widać, widać, że Stany Zjednoczone nie radzą sobie, nie radzą sobie z tą presją, która jest coraz silniejsza, która jasno pokazuje skutki, skutki tej hegemonicznej polityki amerykańskiej i próby obrony za. Wszelką cenę liberalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych. Widać zresztą, że, że zasada niepodzielnego bezpieczeństwa jest systematycznie łamana przez Stany Zjednoczone po roku 1991. Zarówno bombardowanie Jugosławii, jak i szereg interwencji zbrojnych, inwazji amerykańskich, czy to na Irak, na Afganistan, ale także mówimy tutaj o krajach Magrebu, jasno pokazują, że Stany Zjednoczone absolutnie. Można powiedzieć, łamią zasadę inkluzywnego bezpieczeństwa czy właśnie niepodzielnego, niepodzielnego bezpieczeństwa. I tutaj ta chińska propozycja, która pokazuje, że wzajemne korzyści, że współpraca korzystna dla wszystkich, że prowadzenie stosunków międzynarodowych w oparciu o szerokie konsultacje, wspólne budowanie architektury bezpieczeństwa jest bardzo atrakcyjna dla coraz większej liczby państw. Zresztą popularność grupy BRICS i tak, akces złożony przez nowe państwa, czy też chęć w ogóle przyłączenia się przez takie państwa jak Egipt, Argentyna, Iran, Turcja czy Nigeria, jasno pokazują, że mamy do czynienia z tworzeniem się świata geopolitycznej alternatywy wobec hegemonii Stanów Zjednoczonych. No i tutaj, oczywiście, też warto zwrócić uwagę na specyfikę budowania. Tej architektury bezpieczeństwa przez Chiny. Chiny, w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, nie tworzą takiej, takich bilateralnych czy multilateralnych sojuszy, sojuszy na przykład wojskowych, ale utrzymują taką hierarchiczną sieć partnerstw strategicznych. No i tutaj zresztą widać, to po takich inicjatywach jak Szanghajska Organizacja Współpracy, jak inicjatywa 16 plus 1 czy 17 plus 1, jeśli chodzi o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Forum Współpracy Chiny Afryka. Forum Współpracy Chiny i Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, i tak dalej, i tak dalej. W zeszłym roku obserwowaliśmy pierwszy szczyt chińsko-arabski, no bardzo ważny, ważny szczyt, który odbył się w Arabii, w Arabii Saudyjskiej. No i tutaj widzimy tę jasną opozycję wobec Stanów Zjednoczonych i wobec, wobec tej, tej polityki, którą Stany Zjednoczone przez ostatnie dekady realizowały. I myślę, że warto tutaj przyjrzeć się tym sześciu zobowiązaniom, o którym wspomniałem, które zostały zaprezentowane w 2022 roku na forum BOAO. Te sześć zobowiązań odnosi się po pierwsze, to jest jakby pierwsze zobowiązanie do wizji wspólnego, trwałego bezpieczeństwa, czyli tej zasady niepodzielności bezpieczeństwa. Drugie zobowiązanie bardzo istotne odnosi się do poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw. To wynika z zasady pierwszej, czyli nie ma jednostronnego zbrojenia się, nie ma jednostronnego rozszerzania bloków polityczno-militarnych, no i nie ma oczywiście ingerowania wewnętrzne w sprawy innych, innych państw. Tutaj chodzi o w tym drugim zobowiązaniu o szacunek wobec. Niezależnych ścieżek rozwoju różnych państw, czyli każdy ma prawo mieć swoją drogę rozwoju. Nie musi to być demokracja, nie musi to być liberalizm, nie musi to być taka ścieżka rozwoju, która jest charakterystyczna dla Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Trzecie zobowiązanie z kwietnia 2022 roku odnosi się do poszanowania Karty Narodów Zjednoczonych i odrzucenia mentalności zimnowojennej. Odnosi się do odrzucenia Unilateralizmu, czyli polityki jednobiegunowej na świecie, polityki, gdzie jest tylko jedno dominujące supermocarstwo, które będzie narzucać swoją wizję wszystkim innym państwom świata. To jest bardzo, bardzo istotna kwestia. Czwarte zobowiązanie z kwietnia ubiegłego roku dotyczy, dotyczy no, budowy. Budowy tak zwanej zrównoważonej architektury bezpieczeństwa. Chodzi o, o to, aby nie koncentrować się tylko i wyłącznie na tych układach bilateralnych, tylko budow to jakby powtórzenie pewnej, pewnej takiej ogólnej zasady wynikającej z tego z ducha i globalnej inicjatywy bezpieczeństwa, ale aby tutaj tworzyć skuteczną architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego w oparciu o zasady, które będą respektować obawy wszystkich wszystkich narodów dotyczące bezpieczeństwa. Piąte zobowiązanie odnosi się do rozwiązywania sporów poprzez dialog, sprzeciwianiu się podwójnym standardom. No, czyli właśnie kwestii chociażby wykorzystywania jakiejś ideologii do ingerowania wewnętrzne sprawy innych państw. No i wreszcie szóste zobowiązanie mówiące o globalnej koordynacji z na przykład nie tylko tradycyjnymi, ale także nietradycyjnymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, no na przykład cyberbezpieczeństwo, terroryzm i tak dalej, i tak dalej. I odnosząc te kwestie, tych sześciu zobowiązań z ubiegłego roku do tego rocznego dokumentu koncepcyjnego myślę, że warto zwrócić uwagę zwrócić uwagę na kilka na kilka kwestii. Po pierwsze promowanie stabilności jeśli chodzi o arenę międzynarodową. Tutaj chodzi o, o o to, aby stworzyć takie bezpieczeństwo inkluzywne, czyli włączające, nie na zasadzie takiej, że Stany Zjednoczone wraz ze swoimi partnerami będą narzucać innym krajom, jak mają myśleć, jak mają działać, w jakich walutach mają się rozliczać, ale chodzi o to, aby włączać partnerów spoza tego kręgu zachodniego, spoza anglosfery, spoza kręgu euroatlantyckiego. Rosja, Azja, w Azji oczywiście takie państwa jak Indie, Chiny i tak dalej, i tak dalej, oczywiście Turcja, Republika Południowej Afryki, cała Latinoameryka Ameryka i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo istotna, istotna kwestia. W takim szerokim ujęciu również bardzo mocno akcenty zostały położone na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i na globalne bezpieczeństwo energetyczne. Tutaj to jest niezwykle istotna kwestia. Także akcentowano zagrożenia stwarzane przez sztuczną inteligencję to też jest bardzo istotna kwestia. No i promowanie dyplomatycznych i politycznych rozwiązań, jeśli chodzi o regionalne punkty zapalne. Szeroko omówiono kwestię Afryki ameryki łacińskiej i karaibów tutaj no także, także że tak powiem mówiono sporo o rogu Afryki zresztą zresztą tutaj przytaczano te znaczenie tej konferencji Chiny, róg Afryki na temat właśnie kwestii, kwestii pokoju w tej części w tej części świata no podobnie zresztą jeśli chodzi o Amerykę Łacińską i Karaiby chodzi o to aby ogłosić Amerykę i, i Łacińską i Karaiby jako z tak zwaną strefę pokoju. To zresztą widzimy, zresztą, że tutaj takie odniesienie do organizacji państw amerykańskich, które sugerują, aby zmniejszyć wpływy Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. No zresztą wiemy doskonale, czym się kończyły różnego rodzaju interwencje amerykańskie, próby wprowadzania swoich porządków, organizacji zamachów stanów, puczów wojskowych. W tej części świata, więc to jest próba odpowiedzi w tym, w tym zakresie. No i tutaj, jeśli chodzi o ten dokument koncepcyjny Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa, on wymienia szereg mechanizmów dotyczących różnych globalnych i regionalnych forów bezpieczeństwa. Wspomniałem już o kilku, no myślę, że warto jeszcze raz przytoczyć tutaj kwestię właśnie tych forów. Chiny, a, Chiny, Afryka. Forum pokoju i bezpieczeństwa. Chodzi o to, aby był nawiązany taki dialog ministerialny między Ministrem Obrony Chińskiej Republiki Ludowej a mniej więcej 50 afrykańskimi ministrami obrony lub no, wyższymi urzędnikami w tym zakresie. Drugie ważne forum to Forum Bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu. Tutaj, tutaj koordynuje to Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale także. Chiński Instytut Studiów Międzynarodowych, chodzi o to, aby omawiać nowe podejścia do bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu. Zresztą wiemy, jakie jest stanowisko Xi Jinpinga, jeśli chodzi o kwestię palestyńską, bardzo mocno akcentowana kwestia w ostatnim czasie ku niezadowoleniu władz w Tel Awiwie czy też w Jerozolimie. Ważno także oczywiście aby tutaj wymienić także Globalne Forum Współpracy w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Ono zrzesza wysokich urzędników w sprawie wspólnych szkoleń, ćwiczeń, chodzi o zwalczanie przestępczości wzdłuż no, w ramach globalnej inicjatywy bezpieczeństwa. No i mówi się także o przyszłym forum globalnej inicjatywy bezpieczeństwa. Tutaj Chiny planują zorganizować konferencję wysokiego szczebla i jakby też wzmocnić komunikację polityczną w zakresie bezpieczeństwa, promowania dialogu i globalnej współpracy w zakresie, w zakresie bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, reasumując, te kwestie przedstawione właśnie w 20 lutego. Także odnosząc się do tego, co y, obserwowaliśmy 24 lutego, czyli tę chińską propozycję pokojową dla Ukrainy, o tym za chwilę, widać, że kształtuje się zupełnie nowe podejście do. Do bezpieczeństwa międzynarodowego. Tworzy się nowa architektura bezpieczeństwa międzynarodowego, i w mojej ocenie Stany Zjednoczone prędzej czy później będą zmuszone do pójścia na głębokie kompromisy z takimi państwami jak Rosja czy Chiny i jeśli nawet przyjrzymy się tym, temu dwunastopunktowemu planowi chińskiemu dla Ukrainy, to tam mamy powtórzenie tych zasad globalnej inicjatywy bezpieczeństwa. Z najważniejszych kwestii to oczywiście poszanowanie suwerenności wszystkich państw, porzucenie mentalności zimnowojennej, zaprzestanie działań wojennych, roz, wznowienie rozmów pokojowych, rozwiązanie kryzysu humanitarnego, ochrona ludności cywilnej, jeńców wojennych, zapewnienie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych, Ograniczanie ryzyk strategicznych, czyli użycia np. broni masowego rażenia, ułatwienie eksportu zboża, zniesienie jednostronnych sankcji, utrzymanie stabilności łańcuchów dostaw i promowanie odbudowy już po wojennej. To jest w telegraficznym skrócie 12 punktów pokojowych Chin dla. Dla Ukrainy. Wydaje się to być bardzo sensowne. Przede wszystkim zaprzestanie hekatomby dla ludności cywilnej, w ogóle dla ludności Ukrainy, niszczenia infrastruktury. Rozwiązanie kryzysów humanitarnych, zdrowienie eksportu zboża, ochrona elektrowni jądrowych, ograniczanie tych ryzyk strategicznych, o którym powiedziałem, no ale także utrzymanie stabilności łańcuchów dostaw. To jest niezwykle istotne w kontekście tej chińskiej koncepcji jednego pasa, jednej drogi, nowego, jedwabnego szlaku. Wiemy doskonale, że na jesieni 2013 roku Xi Jinping przedstawił tę wizję i ona jest konsekwentnie realizowana. Z punktu widzenia amerykańskiego jest to oczywiście ogromne zagrożenie geopolityczne. To jest odniesienie się do koncepcji Halforda Mackindera, czyli zjednoczenia, połączenia yy, Eurazji. No i oczywiście to yy, Amerykanie próbują powstrzymać za wszelką cenę. No, amerykańska odpowiedź na chińską inicjatywę 16 plus 1, później 17 plus 1 to nic innego jak inicjatywa trójmorza to przecież nie chodzi tutaj o żadne, żadne inne kwestie, tylko po prostu o pewną, pewną antynomię geopolityczną. Chodzi o przeciwstawienie się koncepcjom koncepcją chińskim. W związku z tym to, co obserwujemy dzisiaj, to reasumując jeszcze raz, jest to kształtowanie się nowej Nowego porządku geopolitycznego i alternatywy, jeśli chodzi o obecny porządek, jednostronną dominację jednego państwa. Tutaj chińska propozycja sprowadza się do porzucenia mentalności zimnowojennej, bloków polityczno-militarnych i budowy niepodzielnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Myślę, że dyplomaci polscy, myślę, że także polskie czynniki decyzyjne powinny jak najbardziej interesować się tą inicjatywą i uczestniczyć, jeżeli będzie to forum Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa właśnie w tej, w tej formule, ponieważ nie mamy żadnych gwarancji co do tego, czy Stany Zjednoczone będą dalej w takiej formie, w takiej, formie, w takiej formule zaangażowane w Europie Środkowo-Wschodniej jak obecnie, biorąc pod uwagę sytuację na Bliskim Wschodzie, na Indo-Pacyfiku, a także doświadczenie historyczne. Wiemy doskonale, że wielkie Wielkie mocarstwa prędzej czy później porozumiewają się między sobą bardzo często ponad głowami państw małych i średnich i należy to, rozwią należy to uwzględniać. Nie wolno Polski i Polaków zaganiać do ulicy jednokierunkowej do jakąś, jakąś ślepą uliczkę i mówić, że nie ma żadnej innej alternatywy. Dziękuję Państwu za uwagę.